Stoję już tu chyba z 15 minut, a załatwili dopiero 3 osoby. Także na Bahamas, tak jak na innych Karaibach, nikt się nigdy nie śpieszy. Miejcie to na uwadze, jeśli jedziecie na lotnisko, że to, co normalnie zajmuje na normalnych lotniskach 5 minut, tutaj zajmie 20. Także lepiej przyjechać dużo przed odlotem. Zrobiony z muszli with mother of pearls. I mój samolot już jest, także za chwilę trzeba iść. Mamy jeszcze inne samoloty Bahamas Air, to na te sąsiednie wyspy, American of course, i tam jeszcze jakieś JetBlue też widzę. Jest tam z tyłu. No i oczywiście moja gate jest na samym końcu, bo jestem gate 28, także taki korytarz. Ale to nic jest z korytarzami w Toronto. Bardzo mały jest ten airport. Nie mają nawet za bardzo duty free, takiego normalnego z perfumami, ze wszystkim, tylko widzę, że z alkoholem mają. Niby duty free, a ceny takie sobie, w amerykańskich dolarach, wiadomo, że dodaje się 30%. Nie ma tu żadnych deal. Nasza wódka jest polska. 39 prawie. Into Toronto, Canada. Your new gate of departure is B22. Właśnie zmienili nam gate. No tu jest ta Siroc. Yeah, nie ma za bardzo super jakichś cen. To jest bardzo dobre whisky. I have your attention, please. This is a big gate change announcement for Westjet flight 2755. With services. Tutaj jest Kalik, czyli najbardziej popularne piwo na Bahama. Zawsze każda wyspa, na której byłam, ma swoje popularne piwo. Albo kilka nawet. Więc tutaj króluje Kalik. Kupiłam nawet inne tam rodzaje, typu Radler. No ale jeszcze mają kilka innych dobrych piw, a miałam okazję spróbować. Także piwo na Bahamas polecam. Thank you.
the leg room on WestJet extit row. Regular is like this. Exit is like this. Bardzo dużo miejsca na nogi, pokażę. Sztyle. Krótkie spodnie. W Toronto minus, znaczy w Toronto plus jeden, no jakoś tam sobie poradzę. Także bardzo dużo jest miejsca tutaj. Na informacji, kto lata WestJetem, to jest rząd 13, Exit Row. Ja siedzę 13, okej, już nie będę gadać, bo ludzie idą.